Dzisiaj jest u nas impreza pod tytułem Powiatowe Tatarki Sportowe. Bardzo cieszę się, że nasza miejscowość, nasze sołectwo jest tak zintegrowane. Bardzo działamy tutaj wspólnie, bo uważamy, że wspólnie tylko możemy osiągać takie cele, jakie razem osiągamy. Wszystkie stowarzyszenia działają tutaj ze sobą, nie konkurujemy ze sobą. Robimy wszystko dlatego, aby jak najbardziej zintegrować mieszkańców ze sobą. Nasza miejscowość jest coraz bardziej znana, coraz częściej przyjeżdżają ludzie, choćby nawet z Wrocławia, i pytają się w Gilowie o działkę, pytają się jakieś domy do sprzedań, do kupna. Chcą tutaj zamieszkać, ponieważ widzą wszystkie te wydarzenia właśnie na portalu Doba, bądź w internecie, chociażby naszego Mikołaja, który jest chyba znany w całym województwie, z tym najbardziej i oczywiście z dożynkami jest kojarzone nasze sołectwo. Mamy atrakcje dla najmłodszych w postaci Zamku Dmuchanego. O godzinie 19 będzie również zabawa jak i dla dzieci, i dla dorosłych, piana party. No i są też inne strażacy też. Kurtynę wodną zorganizowali, także naprawdę mamy atrakcję. U nas w Gilowie zawsze wydaje mi się, że jest najpyszniejsze jedzenie. Mamy kiełbaski z grilla, mamy różne smakołyki domowe, lemoniadę domową. Tak. W organizację włączyło się Stowarzyszenie Legendarna Wieś Gilów, OSP w Gilowie, parafia w Gilowie, starostwo powiatowe w Dzierżoniowie. Znajdujemy się tutaj w parku aktywnym. Zaraz na początku, kiedy powstało Stowarzyszenie Legendarna Wieś Gilów w 2015 roku, to było właśnie takie miejsce, które stało się dla nas motorem do działania, bo z terenu, które było zarośnięte, zabagnione, stworzyliśmy aktywny park, który teraz służy nam do organizacji wszelakich imprez. Tutaj podczas weekendu można przyjść, usmażyć sobie kiełbaskę, można zagrać w piłkę siatkową na plaży, można powiedzieć, bo jest piasek. Można się świetnie bawić, w cieniu super spędzić czas. Park powstał dzięki Stowarzyszeniu Legendarny Wieś Gilów, ale też niekoniecznie, bo bardzo dużo ludzi z zewnątrz się włączyło w budowę tego parku i jak widać, do tej pory on istnieje. Upał jest, jak najbardziej, ale znajdujemy się w aktywnym parku, gdzie tutaj czasami nieraz było ponad 30 stopni, ale klimat tego parku jest taki, że nie odczuwa się tej temperatury. Współpracujemy jak najbardziej z powiatem, dlatego też te tatarki również są sponsorowane, współsponsorowane przez powiat dzierżoniowski. Kiedy jest tylko możliwość, piszemy różne projekty. Nie zawsze wszystko się udaje, ale zazwyczaj zdobywamy jakieś środki, czasem mniejsze, czasem większe, aby zorganizować właśnie takie wydarzenie jak dzisiaj. Bardzo nas cieszy to, że naprawdę to, co wszystko organizujemy, włącza się każda grupa jakby społeczna. Od najmłodszych dzieci, po starsze dzieci, po starsze osoby, czy też seniorów. Także jakby jesteśmy jedną wielką rodziną. Ta współpraca powoduje, że w następnych miesiącach czy też latach na pewno będziemy organizować jeszcze bardziej obfite zabawy. Już zapraszam wszystkich Was na przewspaniałe dożynki w Gilowie. Będą to dożynki parafialno-sołeckie, zorganizowane przez właśnie parafian. To jest miejscowości Gilów, Dobrocin, Roztocznik, a przede wszystkim przez Stowarzyszenie Legendarna Wieś Gilów oraz wszystkie inne organizacje, które tutaj właśnie na terenie naszego sołectwa działają. Jako główną atrakcję, główną gwiazdę wieczoru zaprosiliśmy zespół After Party. Będzie znowuż duża scena, wiele atrakcji i myślę, że jak zwykle uda się wszystko świetnie zorganizować, o czym świadczą zazwyczaj wszystkie osoby, które przychodzą. Z roku na rok jest nas coraz więcej, mamy coraz więcej pracy, ale takiej pozytywnej pracy. To jest wszystko dla nas naprawdę ogromnym motorem do działania. Drodzy mieszkańcy gminy Niemcza, całego powiatu dzierżoniowskiego, a nawet województwa dolnośląskiego, zapraszamy Was wszystkich serdecznie na dożynki 2 września tutaj w Gilowie, na terenie parafii, na sadzie przy kościele. Serdecznie Was wszystkich zapraszamy.